European Psycho Report. Witam serdecznie. We Francji pary homoseksualne otrzymują więcej praw. Nowa ustawa pozwoli homoseksualistom zarówno na zawieranie związków małżeńskich, jak i na adopcję dzieci. W niektórych kręgach społeczeństwa projekt ustawy, a w szczególności prawo do adopcji, napotkał się na ostrą krytykę. W ubiegły weekend we francuskich miastach zebrały się tysiące osób, aby demonstrować przeciwko rządowemu projektowi ustawy. Jak podają organizatorzy demonstracji, w Paryżu około 200 tysięcy osób wzięło udział w proteście. Demonstranci pochodzili z różnych ugrupowań, zwłaszcza z katolickich kręgów, kościelnych, muzułmańskich oraz żydowskich organizacji. W Toulouse i Lyonie policja użyła gazu łzawiącego przeciwko niezarejestrowanym demonstrantom. Doszło również do licznych zatrzymań. Społeczeństwo francuskie jest podzielone. 60% popiera małżeństwa par homoseksualnych, natomiast prawo do adopcji jedynie połowa Francuzów. Tylko w 6 krajach europejskich dozwolone są małżeństwa osób homoseksualnych, a wyłącznie w Wielkiej Brytanii pary homoseksualne mają prawo do adopcji dzieci. Francuscy demonstranci prowokowali jasnym przesłaniem. Na plakatach widniało „Tata, mama, po prostu”. We Francji Zgromadzenie Narodowe zajmie się w styczniu projektem ustawy o małżeństwach par homoseksualnych. Wtedy to może dojść do ponownych protestów. Nowa ustawa mogłaby wejść w życie w pierwszej połowie 2013 roku, ponieważ partie lewicowe posiadają większość w parlamencie. Dla polityków z tych partii nowa ustawa, małżeństwo dla wszystkich, odpowiada rozwojowi francuskiego społeczeństwa. Projekt ustawy pochodzi z inicjatywy rządu prezydenta Francoisa Hollande. Poprzez ten projekt zrealizował on jedną ze swoich obietnic wyborczych. Nowe prawo jest prawem wolności i równości, podkreślił prezydent. W Warszawie udało się udaremnić zamach na polski Sejm. Jak poinformowała prokuratura, atak zaplanowano na czas, kiedy zarówno prezydent Bronisław Komorowski, jak i premier Donald Tusk mieli znajdować się w budynku Sejmu. Już 9 listopada udało się aresztować głównego sprawcę, który częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów. W trakcie śledztwa aresztowano kolejne 4 podejrzane osoby. Głównym podejrzanym jest pracownik Akademii Rolniczej w Krakowie Bruno K. Dotychczas nie stwierdzono, aby należał on do jakichkolwiek partii bądź ugrupowania. 45-latek uzasadnił swój czyn motywami nacjonalistycznymi, antysemickimi oraz ksenofobicznymi. W jego samochodzie zaparkowanym przed budynkiem Sejmu znaleziono materiały wybuchowe, broń, amunicję, jak i tablice rejestracyjne i kamizelki kuloodporne. Zatrzymany Bruno K. miał zwerbować pozostałych podejrzanych do szpiegowania parlamentu i otoczenia. Jak wykazano, sprawca przeprowadził eksperymenty z materiałami wybuchowymi już w maju tego roku. Bruno K. czerpał inspirację z prawicowego ekstremisty Andersa Breivika oraz znanego jako bombowiec Oklahoma Timothy McVeigh. To był raport z minionego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.